Jak Państwo widzicie, ja już jestem zwarta i gotowa, przygotowana oczywiście bezpiecznie do oddawania pierwszych strzałów. Mam zabezpieczone uszy słuchawkami, zabezpieczone oczy okularami. I teraz, Tomku, bardzo Cię proszę, poinstruuj mnie, jak dobrze przygotować się do oddania pierwszych strzałów. Jak trzymać pistolet, już wiesz. Dokładnie. Teraz usuwamy flagę. Zamek cofnęliśmy, został w tylnym położeniu. Proszę bardzo. To jest magazynek. Wkładamy magazynek. Proszę. Tak. Pamiętaj, jak trzymać palec za spust. Tak. Tak. Proszę wprowadzić magazynek. Pochyl troszeczkę broń. Postawę już przygotuj. Tak. Śmiało. OK. Kciuk do góry, proszę. Tak. Zrzuć zamek drugim kciukiem. Broń jest gotowa do strzału. Tak. Tak. W tym momencie broń jest już gorąca. Możesz oddać pierwszy strzał. Proszę, palec na spust. Dobrze. I powolutku ciągnij. Przyrządy masz już zgrane, już wiesz, o co chodzi w zgrywaniu tak. przyrządów. Przerobiliśmy to wcześniej. Bardzo teraz proszę, uwaga. Oddaj swój pierwszy strzał. Wow. I uwaga. I teraz kolejny. To jest pistolet półautomatyczny, więc możesz strzelać. Mogę od razu kilka tyle strzałów, ile jest naboi w magazynku. Dobrze. Muszę się skupić. Bardzo dobrze. Skup się. Zgraj przyrząd na dziesiątce i oddaj kolejny dobrze. Strzał. I uwaga. Idzie Ci bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest, proszę Państwa, naprawdę bardzo fajna aktywność, ale też wymaga bardzo dużego skupienia. Dodam, że kobiety bardzo dobrze strzelają. Zamek został w tylnym położeniu. Tak. Znaczy to, że magazynek w tym momencie jest pusty, czyli wystrzeliłaś wszystkie naboje. Wyciągamy magazynek, czyli zrzucamy magazynek tym przyciskiem. Cały czas lufa w kierunku kulochwytu. Sprawdzamy komorę, czy jest pusta. Nie ma żadnego naboju. Proszę zajrzyj, tak, sprawdź. Jest pusta. Komora jest pusta. Bierzemy flagę, wkładamy flagę do komory, zrzucamy zamek. W tym momencie możemy dopiero odłożyć broń. Broń jest bezpieczna. Broń tak? jest bezpieczna, czyli odkładamy. Proszę, odłóż palec. Pamiętaj, tak? O tym musimy pamiętać. O tym musimy pamiętać. Tak. Dobrze, proszę Państwa. My zachęcamy Państwa do takiej właśnie aktywności jak przyjazd na strzelnicę. Polecamy oczywiście Tomasza jako najlepszego nauczyciela. Wracamy do studia. Z tym nie wracamy do studia. Trzymajcie się Państwo i do zobaczenia.